nami Mateusz Bąk, kolejna legenda Lechii Gdańsk, chociaż wiem, że nie lubisz chyba tego słowa. Witamy, dziękujemy, że zgodziłeś się właśnie na ten wywiad. No i co z tą legendą, jak to jest? Dziękuję, przyjemność po mojej stronie. Jeżeli chodzi o bycie legendą, wiesz, to jest taki fajny przydomek. No może ta przygoda od A-klasy do Ekstraklasy pozwoliła, że od czasu do czasu ktoś tak może mnie nazwać, ale nie ma to już w tej chwili jakiejś strasznie takiej dużej wagi. No. Ta przygoda od A-klasy do Ekstraklasy to jest takim ewenementem w polskiej piłce w sumie. Mało któremu piłkarzowi zdarzyło się przebyć taką drogę i to jeszcze ze swoim tak naprawdę ukochanym klubem. Teraz popełnię pewnie małe faux pas, dlatego że jest jeszcze jeden piłkarz, który grał w Piaście Gliwice i uciekło mi w tej chwili nazwisko i bardzo, bardzo serdecznie cię przepraszam, bo oczywiście zawsze je kojarzyłem i tam chyba historia była podobna, bodajże od piątej ligi, czy też od A-klasy do Ekstraklasy z Piastem Gliwice, więc nie jestem jedyny. Ale to takie fajne uczucie musiało być właśnie przechodzić te kolejne szczeble z tą Lechią, która no jest dla ciebie takim wyjątkowym klubem, co też jak się żegnałeś z klubem, podkreśliłeś, że ona gdzieś tam nadawała rytm twojemu życiu. No ma to swoje plusy i minusy, dlatego że to się zaczęło w wieku 18 lat i dopiero debiut w Ekstraklasie był w wieku chyba 25. Inaczej by było, gdybym może zaczął łapać się do seniorów i do Lechii, która grałaby w pierwszej lidze i w Ekstraklasie w wieku 19, więc szybciej bym zadebiutował i być może ta moja przygoda z piłką by była bardziej bogata. Więc no plus taki, że stworzyła się fajna historia i człowiek mógł to wszystko przeżyć i też oddać siebie i mieć te wyniki. Więc też dzięki swojej pracy Lechia awansowała do tej Ekstraklasy, ale pod względem jakby indywidualnej kariery, no to jest to delikatny minus, bo dosyć długo musiałem się kopać, żeby dokopać się na ten najwyższy szczebel. Właśnie, i liczby robią wrażenie, bo łącznie 245 spotkań w barwach Lechii, ale tylko 88 w Ekstraklasie. Jest troszeczkę żal, że no kurczę, do tej setki nie udało się dobić? Więc no nie robią wrażenia, ale na bramce też jest tak inaczej, no bo często gęsto zawodnicy z pola na przykład mogliby mieć 160 występów, czego 80 jest 5-minutowych wchodząc na ostatnie minuty. Na bramce jest tak, że jak już siedzi człowiek na ławce, a trochę tych meczy też przesiedziałem, no to tych spotkań mi się nie zalicza kompletnie. Właśnie, bramka. Od początku była to taka wymarzona pozycja, na której chciałeś grać, czy gdzieś tam, jak byłeś dzieckiem, marzyłeś o innej pozycji? Zazwyczaj przypadek. W Pruszczu Gdańskim, w Musirze, jak zaczynałem na obronie. Miałem nawet na epizody grając z przodu. Ale zadebiutowałem chyba w Pruszczu, mieliśmy dwumecz z Lechią Gdańsk. Byliśmy dzieciakami, 9-10 lat, mieliśmy dwumecz. Pierwszy zespół Mosiru grał z pierwszym zespołem Lechii. Grałem na obronie, przegraliśmy sporo. No i później grał drugi zespół Mosiru z drugim zespołem Lechii. Stanąłem na bramce, też przegraliśmy sporo, ale w miarę jakoś mi szło i tak później gdzieś te myśli do bramki cały czas szły, aż pewnie na jakimś treningu, już nie pamiętam dokładnie, zacząłem się bardziej skupiać na tej bramce i okazało się, że no mam jakąś smykałkę do tego. A jak trafiłeś do Lechii Gdańsk konkretnie? Ile miałeś lat? Jak to wszystko wyglądało? To jest też jeszcze taka historia związana, że zacząłem w Pruszczu Gdańskim grać chyba mając dopiero lat 9. Na dzisiejsze czasy to już jest późno, bo teraz te szkółki zaczynają już od 5-6 lat, ale kiedyś tego nie było i w wieku chyba 8 lat pojechałem nawet na testy, na starą halę, na Trauguta, na zieloną halę i razem z moim sąsiadem z ulicy nie dostaliśmy się. Więc później, rok później zaczęliśmy trenować w Pruszczu Gdańskim i do Lechii trafiłem dopiero gdzieś w wieku 13-14 lat, jak kończyliśmy szkołę podstawową. Czyli stosunkowo późno, bo te 5 lat spędziłeś w Pruszczu, ale tam też gdzieś tam nabrałeś takich piłkarskich szlifów, które później w Lechii mogłeś kontynuować. No wyróżnialiśmy się w Pruszczu w zespole razem z Łukaszem Pawlewiczem, z moim byłym kolegą i tak naprawdę Lechia mocno zabiegała Łukasza, a ja byłem trochę w pakiecie. No ale finalnie razem przebiliśmy się do Lechii i ta nasza historia, no było tak, że dalej byliśmy wyróżniającymi się zawodnikami, no i Łukasz przez moment robił karierę, grał w Ekstraklasie, ale dosyć szybko ta kariera się skończyła, no mi udało się pograć trochę dłużej. Właśnie, bo zacząłeś w wieku tych 19 lat, wtedy jeszcze w tych niższych ligach. Ale jak się rozmawia z ludźmi właśnie związanymi z Lechią, to derby są takim też tematem, że tak powiem, ostrzącym apetyty kibicom przede wszystkim.
pamiętasz, ile łącznie derbów w swojej karierze udało ci się rozegrać? Nie, nie liczyłem tego. Pamiętam jedne derby w Gdyni, pierwsze chyba, które wygraliśmy po powrocie do Ekstraklasy, chyba 1-0, jeszcze to był stary stadion Arki. No, je pamiętam najbardziej, dlatego że to były pierwsze derby, pierwsze zwycięstwo w Gdyni. 1-0 dosyć dynamicznie było po meczu. Nie liczyłem. A jakie uczucia, emocje ci towarzyszyły właśnie wychodząc do bramki przeciwko Arce? Czy to wyzwalało jakąś większą motywację, większą może stres? No tak, pewnie byłem bardziej, żeby nie użyć tego słowa, bardziej zdenerwowany. No, ogólnie stres na bramce jest dosyć spory, dlatego że człowiek ma o wiele więcej czasu, żeby tam myśleć, zastanawiać się nad tym, co się dzieje. No derby przynosiły zawsze więcej emocji i tym bardziej cieszyliśmy się z nich, bo raczej wychodziliśmy z nich obronną ręką częściej niż rzadziej. Derby to jedno, no dużo pewnie masz wspomnień z Lechią, takich czy to osobistych, czy drużynowych. Jakbyś miał tak nam wyróżnić najbardziej dzisiaj, co wspominasz, które może osiągnięcie, który mecz był takim najważniejszym? Ciężko, no możemy to rozpatrywać na różne sposoby. No ostatni mecz był emocjonalny, czyli pożegnanie. Dużym przeżyciem był mecz z Barceloną, ale to tylko mecz towarzyski. Debiut w Bełchatowie mój. No tych spotkań było dużo, naprawdę. Ja na przestrzeni lat tych spotkań, wydarzeń było tak dużo, że mi pewne rzeczy czasami przypominają się z nienacka. Ciężko tak wymienić, bo tego było tak dużo po prostu. No, dużo osób poznanych, dużo spotkań. No, w jednym klubie od A-klasy, no to jak powiedziałaś, ponad 200 spotkań, więc tego było tak dużo, że ciężko z tego robić jakąś taką mocną hierarchię. Wspomniałeś o tym spotkaniu z Barceloną, to zapytam, jakie uczucie stanąć w bramce przeciwko takim piłkarzom jak na przykład Messi czy Roberto, no przeciwko gwiazdom, no bo ta różnica między polską a hiszpańską piłką jest duża, jest ogromna i jakie to uczucie dla takiego polskiego bramkarza, jeszcze młodego, stanąć przeciwko takim właśnie gwiazdom? No mam zdrowy rozsądek dosyć, więc dalej wiem, że to był mecz towarzyski, a nie mecz mistrzowski, więc zupełnie inna ranga. Bardziej przygoda, aniżeli rywalizacja. Tym bardziej dla chłopaków z Barcelony, którzy tam grali, no to tym bardziej jeszcze przygoda. Przyjechali do Gdańska na mecz komercyjny. W szatni było zabawnie, bo wtedy trenerem był Michał Probierz i w momencie, gdy dyskutowaliśmy na temat stałych fragmentów, to wypadło tak, że Adam Pazio będzie krył Messiego i gdy to hasło zostało wypowiedziane na głos, no to było dosyć nierealne i cała szatnia się śmiała. O tym haśle też Deleu nam wspominał właśnie w rozmowie. No właśnie, bo to był taki mecz trochę zabawy, trochę fanu. Deleu był tam szczęściarzem, bo tą koszulkę Messiego udało mu się zdobyć. I to był też taki mecz pod względem ilości kibiców na trybunach, no zgromadził sporo ludzi. Czy żałujesz czasami, jak na przykład patrzysz dziś na mecze Lechii w telewizji, że codziennie na każdy mecz tyle fanów nie przychodzi? No, jest to jakiś trochę problem polskiej piłki, nie wiem z czego wynika. Jesteśmy mniejszym krajem niż Niemcy, ale no, naszą zachodnią granicą przychodzi się na swój zespół, a nie na przeciwnika. No, u nas często jest tak, że na te mecze ze słabszymi przeciwnikami przychodzi po kilka tysięcy ludzi. No i ten stadion, który jest za nami, w momencie, gdy gości no 6, 7, 8, 9 tysięcy ludzi, wygląda skromnie. I tu jest największy problem. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest kwestia marketingu, czy to jest kwestia przywiązania cen biletów, sytuacji gospodarczej w kraju. No chciałoby się, żeby na każdy mecz w Gdańsku przychodziło po 20 tysięcy osób, no bo ten stadion jest spory i teraz pytanie jest, czy on na codzienne użytkowanie po prostu nie jest za duży. No tak jak mówię, no mecze w polskiej ekstraklasie, które przynoszą na ten stadion niecałe 10 tysięcy ludzi, no wyglądają skromnie i tu jest bardzo duże zadanie już od dłuższego czasu, żeby podnosić tą frekwencję w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku. A jak to było z frekwencją w klubach za granicą, w których grałeś, bo też miałeś przygodę, można powiedzieć, zagraniczną? Czy te kraje wypadały lepiej na tle Polski, czy gorzej? Rzeczywiście to inne czasy, to było już 10 lat temu, ale czy tam też jest taki fan na piłkę? Cię grałem, to za dużo powiedziane. No jeżeli chodzi o Portugalię, to no Madeira nie jest dużą wyspą, więc siłą rzeczy nie mogło tam przychodzić dużo kibiców na spotkania, tam było zazwyczaj kilka tysięcy osób, a jeszcze w samym Funchal są dwa zespoły, Nacional i Maritimo.
A jeżeli chodzi o moją przygodę bułgarską, to może razem przemilczmy, bo to był klub z przypadku, który jeszcze na ostatniej chwili przed rozgrywkami przeniósł się z miasta Veliko Tarnovo do zupełnie przypadkowego miasta Sliven, więc tam wydaje się na meczu, jeżeli się uzbierał 1000, to było dużo. Jakbyś tak dziś miał ocenić tą swoją przygodę, tak jak to nazwałam, zagraniczną, to żałujesz tego wyjazdu, czy z perspektywy czasu uważasz, że w jakichś tam aspektach życia ci to czegoś nauczyło? Nie, no to jest przygoda, która... Nie wiem, co by się stało, jakbym został w Gdańsku. Z perspektywy czasu tak się musiało wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że wyjechałem do Portugalii. Byłem pół roku, wróciłem do Gdańska, przesunięto mnie do rezerw, wylądowałem w Płocku. Mimo małej ilości występów zrobiliśmy awans do pierwszej ligi i wylądowałem w Podbeskidziu. I te Podbeskidzie przyniosło mi rodzinę, bo... Poznałem w przerwie między rozrywkami Płockiem a Podbeskidziem, poznałem swoją żonę Paulinę tutaj w Trójmieście. Paulina dosyć szybko przeprowadziła się do mnie do Bielska i teraz mamy szczęśliwą rodzinę z dwójką dzieci, więc rozpatruję to w tych kwestiach, a oprócz tego fajna przygoda, poznałem język. Bardzo chcę wrócić, któregoś razu pojechać jeszcze na Maderę. Poznałem trochę fajnych osób, poznałem język, zobaczyłem, że w piłkę można grać o wiele lepiej i same plusy. Czyli dzisiaj jakby cię jakiś młody piłkarz, młody bramkarz na przykład zapytał, Mateusz, polecasz taki wyjazd za granicę, powiedzmy w wieku 23-4 lat, to powiedziałbyś, jedź, zaryzykuj, czy jednak gdzieś tam rozsądek by ci podpowiadał, że z punktu sportowego może to nie być dobre dla takiego bramkarza? Nie ma wzoru matematycznego, nie ma odpowiedzi na to pytanie, to jest tak dużo czynników, oprócz talentu, pracy, danej sytuacji w danym momencie w klubie, gdzie kto jest, czy ma szansę gry, czy nie ma gry, kto go trenuje, jaki trener bramkarzy go trenuje, kto jest trenerem pierwszego zespołu. Tych składowych jest tak dużo, że nie ma reguły. Z drugiej strony, jeżeli pojawia się jakiś pociąg na stacji i można z niego skorzystać, to też warto próbować. No, Polska nie jest jedynym krajem, gdzie można grać w piłkę, a grają w piłkę za granicą wiele lepiej niż w Polsce. Jeżeli pojawia się jakaś szansa, może warto próbować. Wrócę do tej odpowiedzialności na bramce, o której wspomniałeś, o tym, że to jest taka pozycja, no, gdzie się dużo myśli. Właśnie, czy uważasz, że to jest najcięższa pozycja na boisku? Znaczy, zależy pod jakim względem, bo jakbym miał grać w środku pomocy czy na wahadle, to bym powiedział, że jest najcięższa, bo nie wytrzymałbym tego fizycznie. Bo z bieganiem długich dystansów nigdy u mnie nie było dobrze. Pod względem psychicznym może być najtrudniejszą pozycją, dlatego że no raz, że odpowiedzialność jest prawie największa w zespole, no bo ciężko to porównywać, bo tak samo napastnik też ma odpowiedzialność za strzelanie bramek, ale charakterystyka tej pozycji to, że człowiek często jest na tej pozycji sam i dużo czasu, to co powiedziałem, ma na myślenie. Jeżeli nie ma dobrze poukładanej głowy, nie ma dobrze poukładanej psychiki, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie, no to ta pozycja może sprawić też dużo problemu. No patrząc nawet, zobaczcie na ostatni mecz Rakowa, gdzie nie awansował dalej. Bramkarz Rakowa, no wszyscy go chwalą, ale w ostatniej minucie został sam, a piłka dośrodkowanie do wyjścia. I oglądając ten mecz, miałem takie 5-10 minut zastanowienia, wróciły do mnie trochę te chwile, gdzie zamykałem się na 3-4 dni psychicznie sam, łapałem jakieś depresje po słabszych meczach. Jest to trudna pozycja i nawet mamy przykład Roberta Enke, który popełnił samobójstwo, mówi się o depresji w sporcie. Być może na bramce są takie, no jest to taka charakterystyka tej pozycji, że te problemy psychiczne czy ewentualnie jakieś stany depresyjne mogą pojawiać się częściej niż mniej. Czyli miałeś tak po nieudanych meczach, że no, rozpamiętywałeś je przez bardzo, jakiś czas? Aż za dużo. No to był mój problem, na pewno. To był mój problem. Dopiero dobrze mi się grało w piłkę na bramce po 30. Dopiero jak nabrałeś pewnie takiego doświadczenia i trochę może pokory, można powiedzieć. A bardziej rozpamiętywałeś na przykład, jak zawaliłeś jakąś bramkę, popełniłeś błąd i przegraliście 1-0, czy jak na przykład dostaliście 5 czy 6 bramek w plecy? Znaczy, ja jestem tak stworzony, że jestem bardzo ambitny i zawsze wymagam od siebie bardzo dużo i każda porażka na boisku mnie bolała dosyć mocno. Nawet jak już z Pauliną byliśmy małżeństwem czy w związku, no to potrafiłem na 2-3 dni się wyłączać i najwidoczniej też moja taka charakterystyka, jeżeli chodzi o moją głowę. No zazdroszczę tym chłopakom, zazdroszczę, to jest może ze słowo, podziwiam tych chłopaków, którzy mają lat 19, 20, 21 i grają na bramce już w wielkich klubach, no bo ich forma psychiczna jest...
kosmos kilometry dalej od mojej, która była. No po prostu moja głowa uważam, że nie dojechała do możliwości fizycznych i do jakichś tam umiejętności bramkarskich. Ale zdarzały się mecze, że trenerzy wystawiali cię z opaską kapitańską. Byłeś w paru meczach kapitanem Lechii. Też uważasz, że miałeś taki charakter właśnie w szatni, żeby dla młodszych być takim liderem? Nie, z perspektywy czasu wydaje mi się, że ta opaska trochę należała mi się może z tego powodu, że byłem tu długo, że trochę więcej krzyczałem na treningach czy na boisku, ale jak patrzę na to teraz już będąc prawie 40-latkiem, to wydaje mi się, że mogłem zachowywać się zupełnie inaczej, dużo lepiej. Może nie tyle, co mam żal do siebie, ale z perspektywy czasu uważam, że takim solidnym, prawdziwym kapitanem to nie byłem. A jakbyś miał wspomnieć na przykład trenera, czy okres w Lechii, w którym mieliście taką najbardziej zgraną szatnię, taki zespół, gdzie byliście po prostu jak rodzina, bo wielu właśnie Deleu, czy choćby Pietrowski, mówili o Bobie Kaczmarku. No to było przed moim powrotem, więc ciężko mi powiedzieć, bo w momencie, gdy był trener Bobo Kaczmarek, to mnie tu nie było. Ale duża część tego zespołu była dalej w momencie, gdy wróciłem, czyli jak był trener Probierz, tak? Później ta szatnia, no bo było dużo chłopaków, którzy już tutaj grali, tak jak wymieniłaś, do tego jeszcze Wiśnia, Rafał Janicki, któremu przy okazji życzymy zdrowia, bo wiemy, że doznał ciężkiej kontuzji. Później no, ta szatnia zmieniła się dosyć znacznie, no bo gdy przyszedł nowy właściciel, tych transferów było dużo. I tam już ciężko rozmawiać o tym, żeby to była taka rodzina jak wcześniej, ale podejrzewam, że tak, no, że jeżeli to byli chłopcy za Boba Kaczmarka, którzy już tutaj długo grali, to była takie doświadczenie, trochę połączenie tej już delikatnie doświadczonych zawodników jeszcze z młodymi zawodnikami z Gdańska, więc pewnie trzymali atmosferę. Wspomniałeś o tych zmianach właścicielskich, jak tak sobie porównujemy położenie Lechii dziś, a położenie Lechii właśnie w tym 2013-2014 roku, to widać podobieństwa, też zmiany właśnie na tle właścicielskim, ta szatnia, zmiany w szatni, przetasowania, zmiany kapitanów. Jak tak dziś patrzysz na tą sytuację Lechii, choćby na pozycję w tabeli dzisiaj, to jest trochę smutek, czy jakie emocje towarzyszą? Też nie można tego oceniać całego okresu sytuacją, która jest tu i teraz, no bo w tym momencie sytuacja jest zła, słaba, dramatyczna, jeżeli patrzymy na tabelę, bo raptem 4 punkty i ostatnie miejsce. Ale jeżeli spojrzymy na ten okres ostatnich kilku lat, no to dawno też takich, może nie tyle co sukcesów, ale takich wyników w Gdańsku nie było, tak? No, trzecie miejsce, Puchar Polski, za każdym razem praktycznie w pierwszej piątce, więc nie można tego też przekreślić. Teraz trafiliśmy na sytuację, gdzie coś się nagle, dosyć nagle zepsuło, no bo 2 miesiące temu raptem byliśmy na tym stadionie, zresztą tu z chłopakami ode mnie z biura i byliśmy na dobrym meczu z Rapidem Wiedeń, więc spodziewałem się tego, że może po takiej przegranej, po odpadnięciu chłopaki złapią gdzieś jakąś taką popularną dolinę na 2-3 tygodnie, bo psychicznie gdzieś coś zgasło, ale no przerodziło się to w coś złego i teraz no piłka jest na tyle niezbadana, że ciężko to wszystko odkręcić, odbudować. Więc ja bym tego nie oceniał tak globalnie. No globalnie można powiedzieć, że po zmianach właścicielskich Lechia, kibice Lechii mieli sporo dobrego. No teraz jest sytuacja krytyczna, z której trzeba jak najszybciej się wydostać. Myślisz, że Lechia jest w stanie w przeciągu najbliższego tygodnia, dwóch może tego okresu do zakończenia przerwy reprezentacyjnej wydostać się z tego kryzysu i że już na początku października zobaczymy nową Lechię, taką Lechię, jak oglądaliśmy choćby w tym dwumeczu z Rapidem. Ja patrzę na to inaczej. Myślę, że tu trzeba dobrą robotę wykonać do przerwy zimowej. Jeżeli ta przerwa zimowa spowoduje, że raczej, że chłopaki kończąc tą rundę, zaczynając urlopy, będą na zupełnie innej pozycji, to na wiosnę to będzie wyglądać dobrze. Gorzej, jak to będzie cały czas w takim marazmie, jak jest teraz i zakopią się, tak popularnie mówiąc, kolokwialnie na tą zimę, to wtedy wiosna będzie mocno nerwowa. No nie spodziewam się jakichś spektakularnych efektów w przeciągu tygodnia, dwóch, bo pewnie psychicznie jest tam dosyć słabo. No trzeba zbierać teraz jak najwięcej punktów do jesieni. Znaczy do zimy, przepraszam. A decyzja o zwolnieniu trenera Kaczmarka, jak tak już na chłodno się popatrzy na tę decyzję, to nie wszyscy się z nią zgadzają, bo jednak trener Kaczmarek też wykonał tu sporo dobrej roboty, choćby doprowadzając nas do tych pucharów. Jak myślisz, czy to była dobra decyzja i w ogóle dlaczego w polskiej piłce tak się dzieje, że trener ma, nie wiem, 3-4 nieudane mecze i od razu traci pracę? Znaczy tu jest ciężko mi tą zmianę oceniać, bo nie jestem na tyle blisko już przy zespole, więc nie chciałbym wypowiadać się, bo to mogą być jakby teorie też krzywdzące, bo tak naprawdę nie wiem, to jest trochę wróżenie z fusów, tak? Nie wiem, jak to wyglądało od środka, ciężko mi to oceniać.
jeżeli chodzi o sposób jakby funkcjonowania klubów w Polsce i zwalnianie trenerów, to no coś jest w tym nie tak, jak być powinno. No najlepszym przykładem jest trener Jan Urban. To, co się wydarzyło w Zabrzu, jakby jest no największym, przykrym, idealnym przykładem tego, że no ze zwalnianiem trenerów jest u nas coś nie tak. To wróćmy do tych dobrych momentów, bo też przywołałeś te miejsca właśnie w czołowej piątce Ekstraklasy, albo też przecież zwycięski Puchar Polski i ty byłeś wtedy w sztabie. To też pewnie mega wspomnienie. Mam medal nie jako piłkarz, a jako trener za trzecie miejsce i za Puchar Polski. Jest to pewien przypadek, no nieszczęsny przypadek, także trener Bako miał problemy ze zdrowiem i zastępowałem go często jako trener bramkarzy. Później już wracał do zdrowia, trenowaliśmy chłopaków razem. No i jakaś taka wisienka na torcie, bądź truskawka, jeżeli chodzi o moją przygodę z piłką, że medal mam nie jako piłkarz, jako trener. No fajna przygoda to dla mnie była. Fakt, że tą przygodę trenerską zakończyłem już pół roku temu i nie wiem, czy będę chciał ją kontynuować. No tak jak mówię, no zdobycie Pucharu Polski trzeciego miejsca jako taki powiedzmy rezerwowy trener. Fajne, może nie zwieńczenie mojej ambicji, ale fajna przygoda. Na przykład, jak też miałeś tam okazję współpracować z fajnymi bramkarzami, bo czy Duszan, czy Zlatan Alumerowicz wtedy bronił w Pucharze. Myślisz, że pomimo tej małej różnicy wieku właśnie między wami, oni mogli od ciebie czegoś się nauczyć? Znaczy, wydaje mi się, że tak, no bo nawet jak jeszcze trenowałem jako trener bramkarzy, no mam gdzieś tam jakieś delikatne, może troszkę inne swoje podejście do tego nie tyle co zawodu, a do sposobu bronienia. I z Duszanem i ze Zlatanem bardzo dobrze się dogadywaliśmy, to była bardzo dobra para bramkarzy. A gdyby mi zdrowie pozwoliło i trochę więcej farta bym miał, to pewnie może i nawet dłużej z Duszanem bym rywalizował i tą przygodę nie skończył tak szybko. No dwóch dobrych bramkarzy. Faktem, tak jak oceniam to po czasie, to chyba lekko Duszan zawsze miał przewagę nad Zlatanem i w momencie, gdy Zlatan dostawał szansę, to po kilku spotkaniach zawsze zdarzały się jakieś większe błędy, więc Zlatan pewnie nie był niezadowolony ze swojej pozycji, ale wydaje mi się, że ta hierarchia była dobrze ustalona. Nawet dzisiaj to widać, kiedy Duszan jest w czołówce bramkarzy Ekstraklasy, jeśli nie powiedzieć, że w czołowej trójce nawet, bo jest Kowaczewicz, jest on, może Stipica z Pogoni. Czy rzeczywiście też tak to odbierasz, że tych trzech bramkarzy jest w tej chwili w takim topie? No tak. No Duszan, to jest jeszcze taka kwestia, że wiecie, no teraz Duszan zagrał słaby mecz. Patrząc w momencie, gdy bramkarz w trakcie sezonu rozgrywa 30, 35, 40 spotkań, to zawsze musi się trafić taki moment, że zdarzy się jakaś seria słabszych występów. Nie da się tej formy utrzymać przez cały sezon i wydaje mi się, że no tutaj jeszcze jak zespół nie funkcjonuje dobrze, no to Duszan chce to nadrabiać i też nie zawsze to wychodzi tak, jakby sobie tego życzył. Jeżeli chodzi o Duszana, no to on już od X czasu pokazuje, że on jest cały czas w top trójce, no w topie bramkarzy na polską ekstraklasę. Zastanawiające się jest no to tyle, że w momencie, gdy wylądował na Wyspach, no to jeżeli bym wyjeżdżał na Wyspę jako najlepszy polski bramkarz, na Wyspach się nie przebił. Nie oceniam tego w ten sposób, że był na tyle słaby, ale no spójrzcie, no jaka jest różnica, tak? Nie zaistniał w Anglii i teraz pytanie, czy na tyle była taka różnica między tymi bramkarzami, którzy są tam, czy też po prostu nie miał farta, no bo czasami kwestia jakiejś kartki, kontuzji, można wejść, zacząć grać dobrze i się przebić. Ale no jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, no to Duszan jest marką od dłuższego czasu. Jak tak patrzysz na młodych polskich bramkarzy, czy to grających w Ekstraklasie, czy poza granicami, masz jakichś takich, nie chcę użyć słowa ulubieńców, ale którzy uważasz, że mają największy talent i są takimi chłopakami z potencjałem? No teraz nawet były powołania, tak? No Grabara kontuzjowany, więc jedzie Majecki. Mając dwójkę dzieci już, też nie mam tyle czasu, żeby poświęcić na oglądanie spotkań, nawet i polskiej ekstraklasy, którą kiedyś oglądałem dużo częściej, nie mówiąc o ligach zagranicznych. Więc też ciężko mi tak oceniać naprawdę formę czy Majeckiego, czy Grabary, czy Drągowskiego, bo nie oglądam tego dużo, więc to by było strasznie krzywdzące, gdybym zdecydował się naprawdę na jakieś realne oceny. No ale są to chłopaki, którzy są w dobrym wieku i no, trzymają poziom europejski, bo są nie w polskiej ekstraklasie, a są za granicami kraju. No sam jestem ciekaw, jak rozwinie się Grabara, bo no, były jakieś plotki już, że było zainteresowanie z Ligi Włoskiej przed kontuzją z Danii, więc jestem ciekaw, bo to jest chłopak, który bardzo dużo mówił i trzymam za niego kciuki, że spełni te swoje słowa na boisku.
No właśnie, to odejdźmy już od tych bramkarzy, których nie znasz i nie masz czasu śledzić. Wróćmy do tego momentu. Nie będę kitował, mówię wam, że oglądam tego tak strasznie dużo, no bo od pół roku troszkę odbiłem od piłki, odpoczywam całe życie z piłką nożną i no i teraz poświęcam się firmie, rodzinie, nie oglądam tak piłki często jak kiedyś. O tym też napisałeś, jak żegnałeś się w styczniu z Lechią, że teraz czas na nowe właśnie poświęcenia, wyzwania. Wrócę do tego momentu zakończenia kariery, już 5 lat minęło. No właśnie, chciałam zapytać, czy czujesz, że to już tyle czasu minęło i jak w ogóle tamten mecz wspominasz sobie dzisiaj już tak na spokojnie? Znaczy no, sam mecz fantastyczny, dlatego że ułożył się idealnie i pod Piotrka i pode mnie. Piotrek mógł wejść wcześniej, strzelił bramkę, więc w ogóle no, niesamowite zakończenie przygody z Lechią. Ja też miałem swoje kilka minut i jedną interwencję, więc można powiedzieć, że nie było najgorzej. Jeżeli chodzi o sam mecz, no to fajne emocje, duże przeżycie. Przykro, że tak szybko, że w wieku 34 lat, ale no, na to złożyło się wiele czynników, o których też nie musimy rozmawiać, bo i zdrowie, i forma, ale też i czynniki zewnętrzne. Mecz, no, mam nawet jeszcze w domu obraz, który dostałem od zaprzyjaźnionego kibica Tomka z Krakowa. Serdecznie cię pozdrawiam, Tomek. Jestem na tym, a czy nie obraz, tylko zdjęcie, no, w formie plakatu jakby na ścianę. Jestem tam z moją córą, która teraz ma już 6,5 roku, więc tutaj najszybciej widać ten czas, który umyka. Psychicznie trochę odbiłem od piłki i muszę powiedzieć, że trochę mi z tym dobrze. Dobrze mi z tym, dlatego że nie zawsze odpowiadała mi forma funkcjonowania tego świata i w tym momencie, jeżeli chodzi o moje życie prywatne, no to ono się dzieje tak, jak sobie życzymy, jeżeli chodzi o moją żonę i o dzieci, a jeżeli chodzi o strefę biznesową, to też się dzieje tak, jak sobie życzę, dlatego że razem ze wspólnikiem mamy swoją firmę i to my decydujemy, jak to wygląda, jak traktujemy ludzi, jak zarządzamy firmą, co dajemy, co zabieramy. I to o wiele bardziej mi podpowiada, bo ja zawsze miałem problem z tym, żeby ktoś mną rządził. A jeżeli ktoś mną rządził jeszcze, kto nie do końca mi odpowiadał pod względem inteligencji, bo z charakteru, to we mnie toczył się strasznie duży ogień, który wybuchał często i to działało w piłce na moją niekorzyść. A gdzieś tam te biało-zielone elementy w dalszym ciągu ci towarzyszą, choćby na co dzień, choćby widok no za nami. Tak, to biuro to jest w ogóle fantastyczna rzecz, dlatego że wcześniej byliśmy... ja firmę założyłem 4 lata temu, z 2,5 roku temu dołączył do mnie Patryk, mój wspólnik. Wcześniejsze biuro mieliśmy na Lubowickiej, to jest koło obwodnicy. Jesteśmy tutaj od ponad roku, wcześniej mieliśmy biuro na parterze. Od 3 miesięcy jesteśmy tutaj na drugim piętrze i ten taras to jest w ogóle fantastyczna rzecz. Nie? Ten taras to jest fantastyczna rzecz, właściciele są w ogóle, wybaczcie, że użyję tego słowa, ale są zajebistymi ludźmi. Nigdy nie chcemy się wynosić z tego biurowca, dlatego że po prostu no, doceniam bardzo właścicieli. A ten taras jeszcze tutaj, jak to wszystko zarośnie, kiedyś muszę zorganizować tutaj bardzo fajną imprezę, a często wychodzę tutaj na kawę i patrzę na stadion, zajebisty widok. Pojawia się wtedy jakaś taka nutka nostalgii, wspomnień, kiedy pijesz sobie kawkę, patrzysz na ten nasz obiekt? Jest, ale tak jak mówię, naprawdę psychicznie gdzieś przeskoczyłem trochę krok dalej i staram się już nie rozpamiętywać tej piłki nożnej, bo to była fajna przygoda, dała mi w życiu dużo, ale życie się już toczy dalej, jakbym ciągle to rozpamiętywał, to nie poszedłbym naprzód. Nawet już nie chodzę kopać piłki za bardzo. Jeżeli chodzi o siebie, no to dbam gdzieś tam o siebie, powiedzmy biegając, pływając czy chodząc na siłownię. A nie gram w oldboyach ostatnio, przestałem trenować chłopaków, sam nie uprawiam piłki nożnej nawet z takiego głupiego powodu, żeby nie złapać jakiejś głupiej kontuzji, nie zerwać Achillesa, nie zerwać krzyżowych, mam 3-letniego syna, 6,5-letnią córkę, jakbym musiał się teraz leczyć przez 6 miesięcy, bo zachciało mi się gdzieś tam kopać tej piłki, to bym strasznie cierpiał, a wielu moich kolegów dalej tą kocha piłkę tak mocno, że cały czas grają mimo 40 lat, bo 45. Dzieciaki pytają czasami o karierę twoją, o tą twoją przygodę z Lechią? Jeszcze są za małe, ale zdarza się, że oglądamy jakiś tam mecz u nas na kanapie. Tonia zawsze pyta, którzy to nasi. Młody jeszcze nie kuma za bardzo, ale byli ostatnio ze mną na meczu tutaj na stadionie. No nie wysiedzieli całości. Wiedzą, że grałem na bramce, że nie strzelałem, tylko broniłem. Na razie to jest tyle. Czy kiedyś będzie okazja, żeby pokazać im więcej? No pewnie tak, ale to będzie w formie jakiejś ciekawostki, a nie wywyższania tego. Tak podsumowując tą twoją przygodę, bardzo długą przygodę z Lechią, co ona ci dała? Wszystko, tak jak napisałem w tym poście, o którym mówiłaś. No, piłka nożna prowadziła mnie przez całe życie.
nauczyła mnie charakteru, raczej ambicji bycia pracowitym, tego, że nic się nie dostaje za darmo. Takie wartości, które prowadzą mnie teraz, to są głównie to, że trzeba być po prostu dobrym człowiekiem i sprawiedliwym, bo widziałem wiele złego w piłce nożnej, jeżeli chodzi o traktowanie ludzi i to mnie przede wszystkim bolało. Ciężka praca popłaca i świadomość tego, że no, życie niestety nie jest zawsze sprawiedliwe. I też jako bramkarz strzeliłeś bramkę, to tak już w formie takiej ciekawostki, pamiętasz tą bramkę w A-klasie? 15-1 z Waplewem. Dokładnie, to były początki gdzieś tam twojej tak naprawdę przygody, tak. Na farcie ten karny wpadł, nie wiem, czy tam bramkarz prawie tego nie obronił. Chyba w wywiadzie dla Trójmiasto.pl właśnie po tym meczu z Pogonią, w którym kończyłeś karierę, zostałeś zapytany, czy jakby był karny, to czy byś strzelał? Chciałbym, ale nie wiem, czy ktoś wtedy nie walczył o Króla Strzelców. Marko Paszo. No właśnie, więc jeżeli Marko walczył o Króla Strzelców, to na pewno dla Fana Berry Mateusza nie dostałby karnego, ale bym podszedł. Byś podszedł, a tydzień tym jeszcze było blisko, żebyś pożegnał się złotym medalem Mistrzostw Polski. Też taka szansa trochę Lechii uciekła wtedy na Legii. No tak, chyba nawet nie byłem w kadrze meczowej. Oglądaliśmy ten mecz gdzieś w barze czy w restauracji w Gdańsku, w którym później mieliśmy zakończenie. No, niewiele zabrakło. Tam była jeszcze chyba sytuacja, gdzie Marko miał taką sytuację, no trochę pusza na sam z lewej strony, czy tam był słupek, czy bramkarz obronił. No blisko. No. Żeby być całkowicie szczerym, no to powiem ci, nawet jakbym dostał ten złoty medal, to no miałbym go, ale nigdy w życiu bym się tak naprawdę z niego nie cieszył, no bo taki złoty medal, będąc piątym kołem u wozu, nigdy by mnie, no dla mojej ambicji, nie przyniósł takiej prawdziwej satysfakcji. Właśnie, bo w tych ostatnich latach, miesiącach tutaj tu w Gdańsku już za dużo nie pograłeś i tak naprawdę chyba 15 czy 20 minut w tym ostatnim meczu, tylko Piotr Nowak chyba wtedy był właśnie trenerem Lechii, więc no, tak jak mówisz, to byłby taki medal, bo pamiątka, bo Duszan tak naprawdę wtedy bronił, ale masz właśnie ten medal Pucharu, o którym rozmawialiśmy, ten medal za trzecie miejsce jako trener. Później byłeś jeszcze trenerem młodych bramkarzy w rezerwach, w juniorach. Też już zdecydowałeś się na koniec tej przygody, ale czy to też była taka właśnie, jak chcę powiedzieć, forma odskoczni od piłki nożnej, od kariery piłkarskiej, ale taka jakaś forma właśnie przekazania tym młodym chłopakom jakiegoś doświadczenia, rad? Znaczy, wiesz co, to wszystko jest tak, że może jeżeli chodzi o te ostatnie lata w Lechii Gdańsk, może kiedyś przyjdzie moment jeszcze, żeby o tym tak porozmawiać szerzej i może bardziej szczerze. Oczywiście to nie jest tak, że byłem najlepszy i nikt mnie nie chciał i jestem skrzywdzony, ale no to mogło się poukładać inaczej z różnych względów. Ale nie chcę tego poruszać, bo to jest takie wylewanie żali i jest mi to kompletnie już niepotrzebne do niczego, żeby udowadniać, że byłem fajniejszy niż mnie potraktowano. Jeżeli chodzi o trenowanie chłopaków, zawsze jak już byłem tym trenerem bramkarzy, kręciło mnie trenowanie seniorów czy najstarszych roczników. Nie bawiło mnie trenowanie dzieci. No oczywiście miałem przyjemność trenować czy juniorów, czy celiotkę, czy rezerwy, więc tam miałem styczność z chłopakami 17-18-letnimi, więc to sprawiało mi satysfakcję, bądź tak jak trening z pierwszym zespołem z seniorami. Miałem przyjemność trenować Antka, więc znam jego możliwości. Jest to chłopak, który ma szansę osiągnąć coś w piłce, jeżeli głowa mu na to pozwoli, bo jest pozytywnym wariatem. Pytanie, czy nie za dużym? Oczywiście z lekkim przymrużeniem oka. Może mu to pomóc, ale też może mu to zaszkodzić, bo to jest kwestia, na kogo się trafi, kto będzie twoim trenerem, kto da ci szansę, czy komuś będzie to odpowiadać, czy nie. Wiem po sobie, że czasami takim na siłę być wariatem też jest to niepotrzebne. Jeżeli chodzi o trenowanie tych chłopaków, tak, sprawiało mi to frajdę, tylko zaczął być to dla mnie problem po prostu logistyczny. Jeżeli rozwijałem firmę, poświęcałem dużo swojej nowej firmie, dwójka dzieci, małżonka ma swoją firmę i treningi o 8 rano w Sopocie na ogniwie, gdzie nie ma tej bazy szkoleniowej, z treningu szybko do firmy, z firmy do domu, dwójka dzieci, przedszkole, później dbanie o siebie, czy siłownia, czy bieganie, a kiedy przyjazd z żoną, czas dbanie o siebie, przychodzi weekend i na przykład trzeba jechać na drugi koniec Polski na mecz celiotki. Po prostu zaczęło mi to przeszkadzać, zaczęło mi brakować czasu w tygodniu i o wiele bardziej zaczęło kręcić mnie rozwijanie czegoś swojego od podstaw, niż takie funkcjonowanie cały czas na jednym poziomie jako trener bramkarzy i po prostu przyszedł moment, że musiałem uczciwie powiedzieć stop, bo też już chyba traciłem chęć przykładania się do tego tak na 100%.
Wielu kibiców wtedy właśnie gratulowało ci tej bardzo długiej przygody z Lechią. Czy ty dziś, mając na pewno kontakt z jakimiś kibicami Lechii tutaj, czujesz takie właśnie wsparcie od nich, taką wdzięczność za to, co za te wszystkie lata gry w Lechii? Do dzisiaj spotykam sympatię i ona jest bardzo, i ona jest bardzo miła. Nawet ostatnio często się widujemy z Tomkiem Szamotulskim na siłowni w Pruszczu Gdańskim. Tomek ponad 40 lat, a no, wielki kocur i dobrze zbudowany chłop, więc widujemy się na tej siłowni i też mieliśmy takie momenty, że no wiadomo, że Tomek tu był zawsze, ja też. Mieliśmy takie momenty, że trochę nie pajaliśmy sympatią do siebie z różnych tam względów. Wiem, że Tomek mógł mieć jakieś tam rzeczy za złe, a teraz już jako tacy, powiedzmy, no bardziej dojrzali mężczyźni, okazał mi wiele sympatii, wiele takiej może niewdzięczności, ale poczułem, że od niego ostatnio właśnie, o tym chciałem powiedzieć, poczułem, że to, co zrobiłem, jednak ma jaką wartość. I to było bardzo miłe w postaci czy tam jakiejś karty do grania, czy zaproszenia, powiedzmy, do jakichś tam zdjęć, czy to, co nawet do mnie mówi, że tam jacyś młodzi chłopcy, którzy przychodzą na siłownię, wiedzą, kim jestem i cieszą się, że mogą przybić piątkę. Dla mnie to już jest takie naturalne, bo zawsze tak było, nie to, że jestem narcyzem, ale ta sympatia jest do dzisiaj. To jest taki miły po prostu akcent właśnie po tych wszystkich latach. Dziś masz to swoje życie tutaj, po życiu, biuro, firmę. Życzymy ci wszystkiego dobrego na przyszłość właśnie w tych biznesach, w życiu rodzinnym. Czego jeszcze możemy życzyć właśnie oprócz powodzenia? Znaczy, wiecie co, tak patrząc realnie, to mam wszystko. Bo mam czas, mam dzieciaki, mam żonę, jestem szczęśliwy. Na tą chwilę powiedzmy, że no ciężko pracujemy, ale firma się kręci. No oczywiście obawiamy się jakiegoś tam kryzysu gospodarczego, że może mieć to również wpływ na funkcjonowanie naszej firmy, bo raczej sprzedajemy produkt premium. Czego chciałbym od życia? No chciałbym czasu, chciałbym dożyć setki i żeby moja rodzina dożyła setki, żebyśmy byli wszyscy razem jak najdłużej. A czego Mateusz Bąk życzy Lechii? No kurczę, no powrotu jak najszybciej. No życzę chłopakom pozytywnych emocji, bo wiem, że ta sytuacja, która jest teraz ich męczy i każdego piłkarza męczy i to jest duży stres, no bo to nie jest tak, że nawet ci chłopcy, którzy mają słabszą formę, przecież oni nie chcą grać słabo. No każdy chce grać dobrze, każdy chce być uwielbiany, każdy chce grać najlepiej i każdy chce zarabiać dobre pieniądze przy okazji grając w piłkę nożną, więc życzę im jak najszybszego powrotu, znaczy no jak najszybszego spierania się w górę tabeli, no bo nie wyobrażamy sobie, żeby tutaj się coś złego zadziało. Dziękujemy też za tą rozmowę. I pozdrawiamy. Może być? Może być.